Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na muffinki, tym razem w wersji z truskawkami. Puszyste, wilgotne, ładnie wyrośnięte babeczki będą doskonałą propozycją na deser. Świetnie zastąpią drożdżówki lub kanapki na śniadanie. Można je zabrać do pracy lub na piknik. Zapraszam do oglądania filmiku. Przygotowanie muffinek rozpoczynamy od pokrojenia w plasterki umytych i obranych z szypułek truskawek. Do miski wsypujemy przesianą mąkę, cukier, proszek do pieczenia, szczyptę soli oraz gałkę muszkatołową i wszystkie składniki ze sobą łączymy łyżką, a po środku robimy wgłębienie. Następnie wlewamy mleko, dodajemy jajko oraz olej i całość mieszamy do połączenia się składników, ale niezbyt dokładnie. Formę na muffinki wykładamy papilotkami i napełniamy je ciastem do 1/3 wysokości. Następnie w każdą muffinkę wciskamy po kilka sztuk plastrów truskawek. Muffinki pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza około 20–25 minut, a po upieczeniu oprószamy cukrem pudrem. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.